bardzo serdecznie w poniedziałek 2 sierpnia. Hasło biblijne, jakie chcę dzisiaj przeczytać, tradycyjnie dwa hasła, ale na jednym, na tym pierwszym chcemy dzisiaj się skupić. To pierwsze zapisane jest w 2 Księdze Mojżeszowej. Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. I drugie z listu do Hebrajczyków. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Moi drodzy, to hasło biblijne, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, pada z ust Mojżesza, który wyprowadza naród izraelski z Egiptu. To jest to miejsce, gdzie po plagach, gdzie po złości Faraona, który nie chce wypuścić ludu z Egiptu, Izraelici znajdują się zaraz po swojej ucieczce i przychodzą nad Morze Czerwone. Rozpoczyna się pewien dramat, pierwsze może wątpliwości, no bo co teraz, wpadniemy w ręce Faraona, lepiej było tam zostać, lepiej było jeść to, co dawali, niż umierać na pustyni albo po prostu zostać za chwilę utopionymi w morzu czy zabitymi przez wojska, rozcieczone wojska Faraona. Taki był rozkaz, zniszczyć Izrael, doprowadzić do jego złapania. I moi drodzy, w tym momencie głos zabiera Mojżesz bardzo autorytatywnie. Mówi, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. I myślę, że to były słowa, których Izraelici bardzo potrzebowali. Potrzebowali też kogoś, kto był takim przewodnikiem, mentorem, kto potrafił porwać lud. No i wiemy, że później historia potoczyła się w ten sposób, że Morze Czerwone się rozstąpiło, Izrael przeszedł suchą nogą na drugą stronę, a wojska Faraona zostały zatopione. Jak to się ma do naszej dzisiejszej sytuacji? Myślę, że my często też znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy stajemy przed takim momentem, z którego nie ma wyjścia, stajemy pod przysłowiową ścianą, ale często też potrzebujemy właśnie takiego Mojżesza, który powie nam bezpośrednio, nie bój się, chodź, Pan pomoże ci dzisiaj, może pomodlę się z tobą, dodam ci tej nadziei, której tak bardzo potrzebujesz. I przede wszystkim pamiętaj, że pomoc jest od Pana, kiedy wszystko zawiedzie, kiedy wydaje ci się, że nie ma już najmniejszych sił na ucieczkę, na wyjście z sytuacji, to właśnie wtedy Pan Bóg pomoże ci rozwiązać twoją sprawę. Czasem takim Mojżeszem jest ktoś z naszej rodziny, czasem takim Mojżeszem jest może pastor, może ksiądz, duszpasterz, może jakiś przyjaciel, ale myślę, że na co dzień takim Mojżeszem dla nas jest właśnie Boże Słowo, które mamy i które może nas codziennie umacniać, codziennie zachęcać do podejmowania nowych wyzwań, ale też dodawać nadziei w sytuacjach, w których jesteśmy w naszym życiu postawieni. To słowo zachęca nas, żeby patrzeć na tego najlepszego przewodnika, na Jezusa Chrystusa, który właśnie daje codziennie nam nadzieję. I takiej nadziei chcę życzyć każdemu z was. W czas wakacyjny postanowiłem też ten odcinek nakręcić, no jeżeli mówimy o morzu, no może nie przy Morzu Czerwonym, ale trochę innym morzu, niech to będzie dla was zagadka, może ktoś się domyśli po krajobrazie. I kończąc ten odcinek, chcę życzyć wam miłego dnia, z krótkiego bardzo urlopu w tej chwili i życzyć tego, żebyśmy właśnie, może też i my sami byli takimi Mojżeszami, tymi, którzy zachęcają innych, kiedy upadają, kiedy nie mają sił, kiedy potrzeba im po prostu podać rękę i może nawet pomóc w rozstąpieniu jakiegoś czerwonego morza przed nimi, które właśnie stanęło na drodze ich życia. Życzę wam dobrego, błogosławionego dnia i pozdrawiam serdecznie. Zostańcie z Bogiem.